Salzburg. Rok 1818. Kościół świętego Mikołaja. Zbliża się Wigilia. Wikary Józef Mohr od 2 lat trzyma w szufladzie okolicznościowy wiersz. Głowi się, co zrobić. Proponuje lokalnemu organiście, aby skomponował do tekstu muzykę. Franz Xaver Gruber podejmuje się tego zadania i w roku 1818, dokładnie 200 lat temu, podczas pasterki, wspólnie wykonują utwór. Kompozycja miała być na 2 głosy solowe z towarzyszeniem chóru oraz gitary. Dlatego, że mimo iż muzyka kościelna kojarzyła się z organami, to kościół ten nie dysponował organami. Prawdopodobnie miał tylko niesprawny pozytyw, czyli małe przenośne organy. Stąd pieśń z towarzyszeniem gitary. Kościół dziś już nie istnieje. Na miejscu jest pomnik w postaci kaplicy Cichej Nocy dla uczczenia autorów kolędy. Zachował się natomiast rękopis Mohra, powstały prawdopodobnie między rokiem 1820 a 1825. I wyraźnie można wyczytać w nim nazwiska autorów pieśni. Zapis nutowy nie przechował się. Zaginął. Zaginął również śpiewnik kościelny Wimmera, w którym pieśń Cicha Noc zapisana była z datą 22 lipca 1819 roku i liczyła już 7 zwrotek. Za chwilę jedna z najbardziej znanych kolęd na świecie, przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów, Stille Nacht, z okazji 200. rocznicy jej powstania. Cicha noc.